Hej, tutaj Malta, a to oto jest prequel. Jeśli pamiętacie, co się działo w ubiegłym miesiącu, w październiku, to właśnie każdego dnia grałem w jakąś grę, która była horrorem, albo po części horrorem, albo jakąś inną formę zgrozy w twoim sercu wywoływała. No i jedną z owych gier było prequel Pre-Seed. Prequel Pre-Seed było grą, która jest prequelem do komiksu, który nazywa się Prequel. Miała ona trzy części i gdy się skończyła, widziałam, że sporo osób rozpaczało, że to już koniec, więc pomyślałam: ej, to może w takim razie zagramy w oryginał, w to, do czego prequelem jest gra. Dlaczego nie zagramy w komiks prequel, znany także jako prequel przygody Cathy Monaghan? Co? Dziwicie się, że to nie gra tylko komiks? Zamierzam zagrać w komiks? To nie gra? Naprawdę myślicie, że taki drobny szczegół mnie powstrzyma? Użyłam czarnej magii, ażeby zmienić komiks w grę. Owa czarna magia nazywa się PowerPoint. Tak więc zaczynajmy. Dzisiaj jest początek twojego nowego życia. Reszty twojego życia. Miesiąc temu... Miesiąc temu obiecałaś coś sobie, że naprawisz swoje życie. Znajdziesz sobie prawdziwą pracę, będziesz się trzymać z daleka od więzienia, nie będziesz już miała żadnych kłopotów z kultami i byciem kultystką. No i nikt nie myślał, że uda ci się tej obietnicy dotrzymać. Mówili, że twoja kiepska reputacja, brak jakichkolwiek umiejętności, wykształcenia, a także mocny alkoholizm, że te rzeczy ci przeszkodzą i nie dasz rady. Ale ty miałaś plan! Postanowiłaś zacząć życie od nowa daleko, daleko od twego domu. Tak więc sprzedałaś wszystko, co do ciebie należało, wyciągnęłaś z konta resztę twojego dziedzictwa, spadku. I ledwo tak na styk udało ci się kupić bilet na statek, gdzie kupcy właśnie płynęli do Cyrodiil. I teraz właśnie przybyłaś do Cyrodiil. Samotna. Bez grosza przy duszy. W obcym kraju. I jeśli zaokrąglimy liczbę dni, no to wychodzi nawet na to, że przez cały tydzień nie piłaś alkoholu. To jest twoja szansa, aby zostać tym, kim chcesz być. Chociaż nie bardzo wiesz, kim chcesz być, ale nim zostaniesz. Nią. Myślisz, że zaczniesz od nadania sobie nowego imienia. Coś brzmiącego mniej etnicznie. Coś, co pasowałoby do Imperium. Żeby lepiej pasować w nowym domu. Podaj swe imię. Okej. To musi być coś ekstra. Tudor. Brzmi ekstra, nie? O, chyba się jej nie podoba. Nie. Te imię brzmi zbyt królewsko. Coś, owe coś, co tak brzmi królewsko, sprawia, że odczuwasz w głębi swej duszy strach, przerażenie. Nigdy nie rozumiałaś dlaczego, ale królowie cię przerażają. Może to z powodu ich koron, które mają takie zębate brzegi, błyszczące jak tuziny metalowych zębów. Zębów wyskakujących z czaszki? Tworzących paszczastą gębę gotową pożreć każdego, kto jest na tyle pechowy, aby znaleźć się w jej pobliżu? A może to ich ubrania? Ocean tych błyszczących, jedwabnych, purpurowych materiałów ciągnących się za nimi? Niczym jakieś okropne macki jakiejś przeklętej rośliny mięsożernej. A może to z powodu miny, którą robią. Ta mina, która aż ocieka powagą oraz poświęceniem dla kraju. Cóż, przerażają to może być nawet zbyt słabe słowo.
książęta cię przerażają. Królewicze cię przerażają. Hrabiowie i baroni. Ale królowie? Królowe? Cesarzowie? Tak po prawdzie to byś nie wiedziała, co byś zrobiła, gdybyś znalazła się w towarzystwie któregokolwiek z nich. Prawdopodobnie zwinęłabyś się w kłębek i zaczęła płakać. Rzeczywiście, nie. Królowie potrafią być przerażający. Kiedyś w przeszłości miałaś powracający koszmar, w którym byłaś uwięziona w małym, ciemnym pokoju razem z królem. Nie było żadnego sposobu, aby stamtąd się wydostać. Nie było nikogo, kto mógłby ci pomóc. A ten król tylko tam stał sobie. I był królem! Królował! Na szczęście udało ci się poradzić z tym problemem koszmarowym. Udało ci się z nim poradzić dzięki stosowaniu własnych środków wcale nie medycznych. Niestety później owe środki niemedyczne stały się większym problemem. Czytaj, próbowała sobie radzić z tym, że ma koszmary, pijąc alkohol i wpadła w alkoholizm. Moja rada, nie róbcie tego, to tylko pogarsza sytuację i też nie próbujcie się leczyć kawą i energetykami, też tylko pogarszają sytuację. Podaj imię. Okej, musimy wymyślić lepsze imię, bo przestraszył mnie ten król, nie chcę tego powtarzać. To może wpiszemy... Katia Managan. To brzmi jak dobre imię, nie? Tak, spodobało się jej. Mamy tutaj formularz imigranta. Imię Katia Managan, special, z gatunek Khajiit. Khajiit to są właśnie antropomorficzne koty. Płeć żeńska, praca brak. Ulubiony kolor, nie widać za ucięte. To imię brzmi całkiem nieźle. Podoba ci się, jak ono tak się toczy po twoim języku chrupowatym, niczym papier ścierny. Zapisujesz je na dole na kartce i oddajesz właśnie swoje dokumenty strażnikowi miejskiemu. Coś ten strażnik miejski nie tęgo wygląda. Strażnik mówi, że możesz zatrzymać te dokumenty, jeśli chcesz. Tak naprawdę to już nie śledzą imigracji i imigrantów. Dał ci ten formularz tylko dlatego, bo o niego poprosiłaś. Jeśli mu go dasz, on go po prostu wyrzuci. Mówisz mu, że cię to nie obchodzi. To jest dla ciebie gest czysto symboliczny, sprawia, że twoje nowe życie jest jakby bardziej oficjalne w twych oczach. No cóż, strażnik jest uprzejmy i akceptuje twój dokument. Pewnie go za 5 sekund gdzieś wyrzuci. Nowe miasto. Nie ma wielu ludzi na ulicach. Wszyscy muszą być w środku, w budynkach. Wygląda na to, że właśnie tu przy dokach mamy jakieś sklepy. Jeden to jest taki sklep ogólny, a drugi to restauracja. Czyli to nie sklep, to restauracja. Dobra, gdzie najpierw pójdziemy? Dobra, zanim zdecydujemy, gdzie pójdziemy szukać pracy, powinniśmy zobaczyć, jakie są nasze umiejętności. Sprawdź swoje umiejętności. Co jesteś w stanie robić? Czy gdzieś na początku tej gry nie było wspomniane, że nie mamy żadnych umiejętności? Twoje umiejętności zawodowe? Zawsze czujesz się niepewnie i niekomfortowo, gdy pojawia się słowo na U. Jakby to powiedzieć, twoje dzieciństwo nie było pełne wsparcia, okres dojrzewania nie był pełen zatrudnienia, a twoja dorosłość nie była pełna sukcesu. Ej, witaj w klubie, zupełnie jak u mnie! No i każde jedno do drugiego zaprowadziło cię, jakby to powiedzieć, nigdzie. To jest jedna z tych rzeczy, które masz nadzieję naprawić w swoim nowym życiu. Pewnego dnia będziesz czymś dobra. Albo przynajmniej wystarczająco w tym dobra. To by ci starczyło do szczęścia. Mi też. Ale na obecną chwilę jesteś, no, bezużyteczna. Znaczy, jedyna rzecz, którą umiesz i znasz, jak zrobić, to jest całkiem interesująca
sztuczka na przyjęcia, do której jest potrzebne jojo i ananas. Ale owa sztuczka jest zbyt pikantna na większą ilość przyjęć, tylko na niektóre specjalne przyjęcia się nadaje. Jeśli nie rozumiecie, jakie to są specjalne przyjęcia, to znaczy, że jesteście za młodzi, żeby rozumieć, więc się nad tym nie zastanawiajcie. Okej, popatrz na ten sklep, który miał taki ten znak na górze brzydki. Tak, ten znak, tak, o ten mi chodziło, znak, dokładnie. Myślisz, że ów znak ma przedstawiać torbę z mieczami? Ale nie jesteś tak do końca pewna. To jest najgorszy znak, jaki kiedykolwiek w życiu widziałaś. Ledwo się go dała odczytać. Ja nie jestem pewna, co jest na nim napisane. Storex. Moim zdaniem to jest Storex. Jeśli będziesz potrzebowała zarobić szybko trochę pieniędzy, możesz zaproponować właścicielowi, że na nowo zaprojektujesz mu znak od zera, lepszy, który będzie czytelny. No to brzmi jak dobry pomysł. Tylko czy mamy CV i portfolio? Nie mamy portfolio, to może być dla nas za trudne. Na razie idźmy do restauracji, może szukają kelnerki. O, jesteśmy w restauracji. W tej chwili uznajesz, że najłatwiejszym sposobem na zatrudnienie, znalezienie jakiejś pracy będzie zajście do restauracji. I hej, jesteś w Cyrodiil w tej chwili, więc równie dobrze możesz poznać ludzi, którzy tutaj mieszkają. No, restauracja powinna być pełna ludzi, może kogoś poznamy, zaprzyjaźnimy się. Wchodzisz do środka. Miejsce jest całkiem miłe, przynajmniej tak ci się wydaje. Ma taką domową atmosferę. Może znajdziemy nowych przyjaciół i poczujemy się jak w domu? O, patrzcie, przyjaciele, mamy trzech potencjalnych przyjaciół, wszyscy będą naszymi przyjaciółmi. Właściciel restauracji jest jakimś rodzajem elfa. Są biliony rodzajów elfów, więc masz kłopoty z rozróżnianiem, który z których. To jest fakt. Ojej, świecie The Elder Scrolls, ile ich jest? Leśne elfy, mroczne elfy, wysokie elfy. Śnieżne elfy. Krasnoludy tak naprawdę były elfami. Są jeszcze jakieś takie niebieskie elfy, co żyją pod wodą. Wodne elfy, morskie elfy, jakim tam. I na pewno jest jeszcze cała kupa innych elfów, o których nie pamiętam. Czy Brytoni liczą się jako elfy? Może takie ćwierć elfy. Właściciel restauracji wita cię w skromnych progach restauracji zwących się The Flowing Bowl, czyli płynąca miseczka. No i pyta, czy chciałabyś zobaczyć menu. Dobra. Będzie głupio zacząć od tego, że nie mamy kasy i szukamy pracy, więc najpierw poprosimy o menu, a później tak zgrabnie zapytamy o pracę. Tak, wiecie, naturalnie w rozmowie. O, mamy menu. Płynąca miska. Kawał szynki. Kawał pieczeni. Kawał chleba. Piwo. Miód pitny. Wino. Dobre wino. Interesujące. Ach, to menu jest zdecydowanie przeznaczone dla żeglarzy. No, chyba w sumie tego się właśnie powinnaś spodziewać z miasta od miasta portowego. Niestety wszystko, co jest na tym menu, jest poza naszym zasięgiem cenowym, ponieważ nic nie jest za darmo, bo my nie mamy pieniędzy. Ale nie pozwolisz, aby fakt, że nie możesz kupić nic do jedzenia, popsuł ci nastrój. Mówisz elfowi komplement o tym, na temat tego, jaka jego restauracja jest świetna, jakie ma powalające menu. A potem bardzo niezgrabnie przechodzisz do tematu, jak to nie masz pieniędzy i szukasz pracy. Mówiłem ci, żebyś tego nie zrobiła naturalnie, w rozmowie. Może pan elf potrzebuje jakiejś konserwatorki powierzchni płaskich do sprzątania pod koniec dnia? Albo kelnerki, żeby obsługiwać stoły? Albo kogoś, kto by robił i jedno i drugie, ale za jedną pensję? O nie, elf ci tłumaczy, że on i jego brat
sobie radzą ze wszystkim, co trzeba robić w restauracji. Naprawdę nie ma potrzeby na trzeciego pracownika. Nieważne, jak wiele pracy byłby gotowy wykonać i jak za małą płacę. Ich dwójka to wystarczająco wiele ludzkiej siły, aby gotować jedzenie, karmić żeglarzy i czyścić stoły. A co z podłogą? Czy zamiatacie podłogę? Masz dziwne takie podejrzenie mocne, że w rzeczywistości oni nie są braćmi. Czy on go trzyma za pupę? Czy teraz będziemy błagać? Byłaś w Cyrodiil przez całe 15 minut i twoje ambitne sny o zaczęciu swego życia od nowa już teraz się wydają nieco trudniejsze i mniej prawdopodobne do osiągnięcia? Przyznajesz elfom, że nie zaplanowałaś dokładnie tego, co zrobisz, kiedy już się pojawisz w Cyrodiil? I jesteś w bardzo desperackiej potrzebie znalezienia pracy. Czy może ktoś w mieście szuka kogoś do pracy fizycznej? Jesteś gotowa, chętna, zwarta, aby nabrać nowych umiejętności, czegoś nowego się nauczyć. Jesteś wystraszona i sama i po prostu potrzebujesz miejsca, żeby spać i jakiegoś sposobu na zdobycie jedzenia. Homoseksualne elfy tłumaczą, że wiele statków handlowych przybywa tutaj do portu. Jeśli masz cokolwiek wartościowego, mogłabyś to coś sprzedać kupcom za dobrą cenę? A jeśli nie masz niczego wartościowego, cóż, może ktoś inny szuka sprzątaczki albo czegoś? Powinnaś się rozejrzeć dookoła i popytać. Czy to jest może to, co ja myślę? Pora na włam? Jeśli oglądaliście prequel Precede, to rozpoznajecie teraz to urządzenie i pamiętacie, w którym momencie je znaleźliśmy. Twoją jedyną własnością w tym fizycznym, materialnym świecie są jedynie ubrania, które masz na plecu. Na plecu, tak. Wszyscy mamy plecu. Ubrania na twym grzbiecie oraz moje ulubione narzędzie w każdej grze Elder Scrolls! Teraz jak on się nazywa? Nie łom, nie włam. Nie klucz. Antyklucz. Zły brat bliźniak klucza. Jakie jest polskie słowo na lockpick? Wytrych! To jest wytrych! O, więc masz tylko ubrania na swym grzbiecie i wytrych, który znalazłaś na pokładzie statku, gdy na nim żeglowałaś. Nie masz pojęcia, jak posługiwać się wytrychem. Ale nie masz się. Ja mam 15 ponad lat doświadczeń używania wytrychów w grach Bafesty. I w The Elder Scrolls, i w Falloutie, więc jestem ekspertką. Ha! Podać komendę? Słuchaj, robimy to po mojemu. Co ja zawsze robię w Skyrimie, jak nie mam pieniędzy? Kradnę wszystko, co nie jest przykręcone do podłogi. Się może wydać, że o nie, ten kubek kosztuje tylko jedną sztukę złota. Ale ja tam mówię, aż jedną sztukę złota. Kubek do kubka i po prostu stanie milionerem. Kradnij kubek i uciekaj. O, chyba się jej to nie podoba. Przepraszam, ale częścią twojego planu jest trzymanie się najdalej od więzienia jak się da, przynajmniej tym razem. I naprawdę nie wydaje ci się, że jeden zwykły, cynowy kubek odegra jakąś poważną, ogromną, niezastąpioną rolę w tym, co przynajmniej tak masz nadzieję, będzie twoją historią od żebraka do milionera. Jak osiągnęłaś sukces. Chociaż musisz przyznać, że ten kubek natychmiast podwoiłby twój cały majątek. Inną komendę. Dobra, to skoro kradzież nie wchodzi w grę, to najczęściej zarabiam pieniądze wstępując do jakiejś gildii. Co powiesz na gildię magów? Będąc magiem można niezłą kasę trzymać. Trzepać. Dobra, idź do gildii magów. Magia jest cool.
Okej, chyba nie wydaje się być pod wrażeniem. Nie możesz zostać magiem. Magowie muszą mieć długie, falujące na wietrze brody. Zakładasz, iż jest to podstawowym wymogiem, bez tego się nie da. No nie wiem, ja grałem postaciami bez brud i zostałam. No dobra, w takim razie. Skoro nie udało nam się z elfami, ani po dobroci, ani po szczerości, no to kłamiem. Oszukamy ich. Powiedzmy im, że muszą być w jakimś innym miejscu. Może na jakiejś wyspie jest spotkanie elfów i elfy tam powinny być. Dlaczego ich tam nie ma? Powiedz, że spotkanie za parę dni. O, chyba nam się udało? Pytasz elfy, dlaczego nie są na tym nagłym spotkaniu elfów na elfowej wyspie? Czy to nie jest miejsce, do którego powinny pójść elfy? Tak patrząc z perspektywy czasu, możliwe, że powiedziałeś to trochę zbyt agresywnym tonem. No, po tym blasku sądząc, no... Elfy odpowiadają, że hej, jest wyprzedaż na karmę dla kotów w imperialnym mieście, czyli w stolicy. Czy nie powinnaś zacząć zmierzać tamtą stronę? O nie, doprowadziliśmy kota do płaczu w pierwszym odcinku. Dowcipy o kotach ranią cię dogłębnie. Ten dowcip był tak płomienny, że aż zapalił świeczkę. Sigbern to kiedyś ktoś... zrobi taki komentarz bardzo trafny, który cię krytykuje, że aż cię boli dogłębnie. I tak to zabolało Katię, aż się świeczka zapaliła. A elfy sobie przybiły piątkę, żeby sobie pogratulować. Coś, co sprawia, że ta sytuacja jest jeszcze gorsza, to fakt, że rzeczywiście chciałabyś zjeść trochę kociego jedzenia. O nie, Katia jest głodna! O nie! Nie udało nam się znaleźć pracy w restauracji, co teraz? Mam wrażenie, że z elfami już spaliliśmy nasze szanse, więc... Ej, została jeszcze ta pani tam, może ona się z nami zaprzyjaźni. Homoseksualne elfy są rasistowskimi złomasami i już nie chcesz z nimi rozmawiać. Może powinnaś pójść i się rozejrzeć dookoła, poszukać jakichś tablic z ogłoszeniami, może tam ktoś przyczepił, że szuka pracy. A może zapytać właściciela tego sklepu ogólnego, czy zaprojektować mu na nowo ten znak. Mogłabyś również spróbować sprzedać swoje ubrania. Ale wtedy nie miałabyś żadnych kieszeni, żeby trzymać swoje pieniądze oraz wytrych. No i poza tym prawdopodobnie zostałabyś aresztowana za obnażanie się w miejscu publicznym. A może powinnaś zapomnieć o tym czymś, co się zwie dobra reputacja i pójść znaleźć przyjęcie, gdzie będziesz mogła zademonstrować swą sztuczkę z jojo i ananasem. Nie, Katio, nie rób tego, nie! O hej, ta pani z butelką coś krzyczy niezbyt koherentnie w twą stronę. Może powinnaś jej odpowiedzieć? A może powinnaś tak szybciutko sprintem sobie pójść z restauracji? Idziemy do niej. Potrzebujemy przyjaciół w tym mieście, tylko idziemy ostrożnie. Podejdź do pani, ale bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie. Co może pójść nie tak? Gorzej przecież być już nie może. Mamy nową przyjaciółkę! O, popatrzcie na nią, czyż nie jest piękna i tak jak my nie nosi butów. To znaczy, że możemy jej zaufać. Przynajmniej wiemy, że nic nie kryje w butach. Twój wyjątkowy dzień, mający być początkiem reszty twojego życia, nie może być już gorszy niż jest. Przynajmniej tak sądzisz. Pora zrobić coś głupiego. Ostrożnie podchodzisz do tej trochę szalenie wyglądającej pani z butelką. No nie wiem, dlaczego niby jest szalona, ale wygląda zupełnie normalnie. Okej, możliwe, iż popełniliśmy taki mały, drobny błąd. Możliwe, nie jestem do końca pewna. Ej, rozmawiaj z nami. Może się zaprzyjaźnimy. W końcu wiele świetnych przyjaźni zaczyna się od noża. Owa pani słyszała, że jesteś nowa w mieście. Tak, rzeczywiście jestem, odpowiadasz.
O, to ekstra, mówi nasza nowa przyjaciółka. Ona również kiedyś była tutaj nowa. Nie wiedziała w sumie wtedy, co zrobić ze swym życiem, ale później spotkała takich miłych ludzi w takich wielkich, powłóczystych szatach, którzy dali jej jedzenie, miejsce, w którym mogła zostać się przespać, a także w coś, w co mogła wierzyć. Ale nie ma mówić o owych ludziach. A, kult, znalazła kult. W porządku, odpowiadasz. Naprawdę nie musisz nic wiedzieć o nich. Pani Butelkowa docenia twe niewściubiania nosa w nie swoje sprawy i ogłasza, że jesteś jej najlepszą przyjaciółką. Jej sukces, mamy przyjaciół! Ho, ho, ho. Pani Butelkowa bierze butelkę, chlusz, chlupniem wołuśniem, pije kolejny wielki łyk i zaczyna monolog o tym, jak to pozostawiła groszki na swoim talerzu, ponieważ groszki są najgorszym owocem. W sumie to nawet nie jest pewne, czy one są owocem. Mówi, że możesz się sobie wziąć, jeśli chcesz, ale ty odpowiadasz, że nie jesteś głodna. Kłamstwo! Kłamstwo! No i tak poza tym tutaj zwracasz uwagę, że nadal macha nożem w twoim kierunku? Pani Butelkowa przeprasza, czasami po prostu nożuje ludzi. Okej. To my się z nią zaprzyjaźniliśmy, czy powinniśmy uciekać, bo tak nie do końca jestem pewna. Mam mieszane sygnały tutaj dostaję, bo z jednej strony najlepsza przyjaciółka, z drugiej nóż. Wyglądasz na spragnioną. Tak mówi pani Butelkowa, nie narrator. Powinnaś napić się trochę tego wspaniałego wina. W sumie koniecznie musisz się napić tego wina, bo jest takie dobre, że musisz, nie masz wyboru. Nerwowo próbujesz jej wyjaśnić, że jesteś alkoholikiem byłym, który stara się przestać być alkoholikiem. I twa tolerancja na alkohol jest mniej więcej taka jak u anorektycznej sześciolatki. Ale twoja nowa przyjaciółka po prostu nalega. Mówi, że po prostu się boisz. Boisz się jak mały kociak. Koziak, kociak, kociak. I pyta znowu, czy chciałabyś się napić. Tak szczerze, to rzeczywiście chciałabyś się teraz napić, a tak poza tym to ona ma nóż. Teraz podaj komendę. Co powinniśmy zrobić? Myślę, iż odpowiedź na to pytanie znajdziemy za tydzień. Pamiętajcie, aby wpaść tutaj w czwartek. W piątek, dziś jest piątek. Pamiętajcie, aby wpaść tutaj w piątek, aby wiedzieć, czy napijemy się wina, czy pani nas dźgnie nożem, czy może uda nam się uciec, może się zaprzyjaźnimy, może dołączymy do kultu. Tak wiele możliwości. Do zobaczenia! Pa, pa. Zanim się już na dziś pożegnamy, chciałabym jeszcze podziękować moim patronom, czyli osobom będących mecenasami sztuki. Na szczególne podziękowania zasługują Aleksandra Shoemaker, Necro Spyro, Dani Dill, Marta Filipiak, Juliusz Deslaucz, Piotr Orlik, Srebrna Stal, Alek Haber, Piotr Wołoch,